przebiegłości. Czekanie na chwilę, gdy jej zamiary staną się jasne, może trwać wieczność. Nie wieczność. Poczekajcie, aż będziemy mogli zapewnić wsparcie. Strażniku, Eris i ja jesteśmy przyszpilone. Jeśli teraz zawrócisz, zyskamy więcej czasu na przygotowanie planu. Ikoro, nie sądzę, by Savathun dała nam ten czas. To może być nasza jedyna szansa. Nie przejmuj się. Załatwimy to. Uważajcie na siebie. Przeładuj. To w takim bądź razie zrobimy sobie szybki rekonesansu. Dostałem lepszego. Lepsza zbroja. Co to jest? Ile to ma? 30. O kurwa. Zdecydowanie lepsza. Tu coś jest lepszego? 29. Nie, to jest lepsze. 61. 62. Dobra. Buty zawsze na propsie. 56. 36, dobra, biorę. 49. Biorę. 65. 86 i 8, dobra. Jeszcze snajpa, snajpa. Karabinki. Co to jest? Uj, no przetestujemy. O matko, to jest granatnik, a nie amunicja. No cóż. Kiepsko z amunicją. Dobra, lecimy po nią. Bądź po niego. Nie, to jest bogini w sumie, więc to jest ona. Na dół? Się udało, dobra. Prosto, w lewo. Ale tu jest woda, odpad. Okej. Znaczy, że tędy jakoś trzeba będzie iść. Też nie tędy? Nie no tędy, nie wiem, to rozwalić mam, czy o co chodzi? Nie, dlatego nie rozwalę. To mi idę, tu mi każe iść. Zaraz. Jak ja mam źle? Tu, na to? Ja tu wejdę jakoś? Znaczy muszę, ale... No kurwa, wskoczyć nie wskoczę. Dobra, co dalej mamy? Jaki ten... Kurwa, to jest statek? To jest zamek, nie statek. Już to wielkie kurwa... Czym ty jesteś? Ja pierdolę. Okej. Okay. Ja teraz. Lśniła światłem. Nie spaczonym światłem, strażniku, tylko światłem takim jak nasze. Ja pierdolę, żebym się wjebał na imprezę. Ała, ała.
Ta ćmia by nam coś chce pokazać, wskazać, nie wiem. Uj, idziemy za nią. Jech dalej. Odejdź. No, tak myślałem. Co to do mnie tak napierdala? Ja pierdolę. Co to jest? Gdzie? Skąd? Dobra, tam jest jeden. O kurwa, to latający gówno. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Odejdź. Używać światła przeciwko nam. W ogóle nie powinien być w stanie go używać. Wędrowiec nigdy nie dałby im tej mocy. Na pewno niedobrowolnie. To się nie trzyma kupy. Musimy znaleźć Savathun. No i niech nam to wyjaśnia, co tu się stanęło. O kurwa. Co tam się kurwa dzieje? Odbieram niezwykłe odczyty energii z tego posągu. Zróbmy szybki objazd. Ty, no chciałbym, tylko jak mam... co? Z jakiego posągu? Z tego? A
Ale co, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. No tak. Ja myślałem. Okej, czekaj, bo to jest tam. Nie, no powinienem jakoś skoczyć tam jakoś. A, nie idzie to. Kurwa, to około? No gdzie baranie? Kurwa, te skoki to też jest przyjemna akcja. No tam. Kurwa, to... O Jezu! Kurwa, pomocy, bo nie wytrzymię. No jakoś tam się jakoś naokoło kurwa wyjść. Ty, no nie da rady. Trzeba tam jakoś skoczyć. Pytanie, kurwa, jak? Nie, no tu nie wskoczę. O ja pierdolę. No, dajcie mi chwilę. Wskoczyć? No chyba cię kurwa, czy was Bóg opuścił? Co to, a parkour jakiś, o co tu chodzi? Strażniku, te ćmy zaatakują, jeśli ich nie zestrzelisz. Dobrze, że mówisz, dzięki. A. I teraz? Narzędzia Antor? Kurwa. Gdzie? Kurwa, jakie to ćmy. O jest. A ten posąg, kurwa. Kto był pojęty tak tam ten wnętrz? No. Tam? Ten posąg nie wygląda na dzieło roju. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Weź. Wygląda na technologię piramid. Co to robi na statku Sabaton? Powinniśmy to zabrać do ikony. Tak, sądziłem. Błonia. Dawaj, Malina, ciśniesz. Zdychaj. No, gitara. Kurwa.
Już? Ty se chyba kpisz, że ja tam dolecę. Co to jest? Okej. Po schodach, okej. Do przodu, powolutku. O kurwa. No to lecimy. Tam. Aha, czy nie tędy. Chyba górą trzeba iść. Mi się coś wydaje, że tutaj. Ta i ta tam. Kurwa. A mówię, Jack. Kurwa. Ale żebym dał popis. Dobra. I lecimy. Dawaj, dawaj. Kurwa, no jak nie dolecę. Ach. Witamy w kolejnym odcinku. No, pokonaliśmy, nie wiem, pseudo strażnika w sumie. Który chyba się przeobraził. O matko, jeszcze jeden? Nie. Przyszła horda. Miał ich pokonać? Tak. Co ja mam tu zrobić?
znów przynieść te rzeczy, kurwa mać, to to jest. Dobra, gdzie następne? Tam. Ostatni, gdzie będzie? Nasz koleżka? Syp, jestem ciekawy, syp. Wiecie, już będziemy wracać z tej podróży dziwnej? Czy jeszcze nie? Chociaż to nie wiem, czy ja mam szansę w ogóle z boginią. Jak sama nazwa wskazuje, to z bogini. Ja jestem zwykłym strażnikiem. Czyli przy jej mocy, to jest sprzyjana akcja. To nie wyjdzie. Chyba, że się z nią może jakoś dogadam, czy coś. Dziedziniec królowej. Ja pierdzielę. Nie wygląda na świat tronowy roju. Jak tam boginie zła, to się postarała o wygląd. Dobra, otwórzmy to. A że nie wiem co. Dobra, jak ja mam to otworzyć? Może górą czy dołem? Nie no, widać tu. Ale coś do mnie strzela nosa. A tu jesteś. Ale ogród jest piękny, to muszę przyznać. Bez bicia. I coś tu mi kurwa. Wszyscy, czy coś jeszcze tu łazi? Leżeć. Jakiś klucz, coś. Nie wiem, jak ja mam to otworzyć. To każe mi iść tam. Kurwa, jak? Kurwa. Ech.
Aha. Ja myślałem ich pokonać po prostu. Powiedz mi, szacowny gościu. To ona. Jak ci się to udało? Jak znalazłeś siłę, by zniszczyć coś tak podobnego do siebie? Tak. Jak spojrzałeś w lustro i zabiłeś swoje odbicie. Jak to jak? Normalnie. Napierdalamy. Dawaj głowę. Hej, jesteś silny, ale to poszło za łatwo. No ja wiem, coś tu mi się nie podoba. Poszło trochę za łatwo, prawda? Kurwa. Co ona ze mną zrobiła, wytwy? Co tu się dzieje? Przepraszam. Strażniku, słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Jesteśmy. Wróciliśmy na Marsa. Wróciliście? Skąd? Świata tronowego Savatumu. Mówi, to mogła być jedyna szansa, by ją dopaść. Musieliśmy działać. Rozumiem doskonale. Savatun nie afiszuje się ze swoją obecnością. Jest coś jeszcze. Nim opuściliśmy statek, wpadliśmy na jej rycerza i... Miał ducha, Nicole. Jak każdy światłodzierżca. Ducha. Rycerz roju z duchem. Czyli...
Savatun wykradła światło. Ale to niemożliwe. Prawda? Niemożliwe? Dla Savatun nic nie jest niemożliwe. Czyli Savatun to jest ta bogini, która zajebała światło, zmieniła jednego z... O. Królowa wiedźma, bogini roju. Według legend urodziła się na odległej planecie, na której jej życie byłoby krótkie i nudne. Gdyby czerw nie ostrzegł jej o nadciągającej katastrofie. Zabrała więc swe rodzeństwo w głębiny, gdzie bogowie czerwi obiecali im ogromną moc w zamian za nieskończoną daninę z krwi. Tak narodził się Rui, a niezliczone cywilizacje zostały skazane na wymarcie. Przez całe wieki pochłaniali każde życie i światło, nie spotykając się z dużym oporem. Aż natknęli się na strażników. Po śmierci swojego brata Oryxa, Savatun ukryła się. Nie ze strachu, ale z wyrachowania. Bo najlepszym sposobem pokonania wrogów jest dołączenie do nich. Majstersztykiem była infiltracja straży, osłabienie nas od wewnątrz i kradzież jedynej rzeczy, która wydawała się być poza jej zasięgiem. Światła. No to się nieźle babka bawi. No w sumie to jest bogini, więc nie ma co się dziwić w ogóle. Odrzuć. No. I teraz tak. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Miłego oglądania. Trzymaj się. Cześć.